Potężny Shinobi, władca życia i śmierci. Mowa oczywiście o Nagato Uzumaki. Zapraszam na 10 ciekawostek o tej postaci. W Akatsuki tylko on nie nosi munduru. Noszą go jednak wszystkie Riku do Paina. Nagato oznacza długotrwałe wrota. Najpewniej jego imię odnosi się do tego, że potrafił kontrolować życie i śmierć. Nagato to również japoński statek z II wojny światowej. W anime pokazał kontrolę nad wszystkimi żywiołami, prócz błyskawicy. Ostatnie słowa Yahiko i Nagato były podobne. Yahiko powiedział: jesteś zbawcą tego świata, wierzę, że ci się to uda, a Nagato: wierzę, że zaprowadzisz prawdziwy pokój. Jego ulubione jedzenie to grillowane i duszone ryby. Cenił on sobie umiejętności Deidary, przynajmniej tak można było wywnioskować z jego zachowania i słów. Nagato i Yahiko mają taki sam wzrost, czyli 176 cm. Marzył o przeciwniku, który jak on ochraniał swoich przyjaciół. Jak dobrze wiemy, Pain walczył z Naruto, ale czy wiecie, że Pain pożądał walki z nim? Konkretniej z Kyubim. Gdy trwała misja uwolnienia Kazekage, przedstawiony Rinnegan Nagato miał złe kolory. Jest to spowodowane tym, że w tamtym momencie jego oczy w mandze nie były jeszcze przedstawione w kolorze. Swoją drogą, który Rinnegan bardziej wam się podoba? I jak się podobało? Zapraszam do kolejnych ciekawostek, możecie proponować w komentarzu następnych ninja. Trzymajcie się, na razie, cześć!